Cześć, w tym odcinku pokażę Wam, jak wyciągnąć wtryskiwacze Delphi z silnika Renault 1.5 DCI. Taki sam jest też chyba w Nissanach, jak dobrze kojarzę. Od czego zaczynamy? Zależy, który wtryskiwacz chcemy wyjąć. Tak musimy sobie ułatwić dostęp. Jeżeli chcemy wtryskiwacze trzeci lub czwarty, znaczy bardziej trzeci, to musimy zdemontować sobie tutaj tę rurę. Prosty sposób, po prostu podnosimy tutaj tę zawleczkę. Ta rura jest plastikowa, ale są też jeszcze rury całkiem metalowe. W każdym razie one są przykręcane tutaj na śrubę 13, jak dobrze kojarzę, bądź 10, nie, ta jest 10. Tutaj albo płaski śrubokręt lub nasadeczka 7 i odkręcamy sobie opaskę. Wówczas można całą rurę ściągnąć. To w przypadku wtryskiwacza numer 3, a zasada ogólnie wyciągania wtryskiwaczy pokazuję Wam teraz na przykładzie drugiego. Dlaczego mówię drugi? Ponieważ w silnikach Renault zaczynamy liczenie od strony prawej do lewej. To jest pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. W tym wypadku, by sobie ułatwić życie, o ile czwarty jest w miarę... Pokaż. Czwarty jest w miarę łatwo dostępny. Tak, trzeci, jak widać, trochę tutaj są jakieś kabelki. Musimy sobie oczyścić teren. Odłączymy po prostu świecę żarową w ten sposób, że pociągniemy sobie za od dołu za taki klipsik. To jest wtyczka świecy żarowej, trochę tutaj ucierpiała, ale to już wcześniej, także to nie moja sprawka, jakby co. Wtyczka świecy żarowej jest odpięta. Teraz musimy odpiąć sobie wtyczkę wtryskiwacza. Budowa tej wtyczki jest taka, że są tutaj dwa pręciki, zależnie jaki jest stan tych wtyczek, czy jest ubabrana olejem, jakimś smarem, czy czymkolwiek. No, musimy postarać się ją rozruszać i wówczas ściskamy te dwa druciki i wyciągamy wtyczkę. Można to zrobić jedną ręką, dwoma palcami, jak to tam ma wyczucie. Nie jest to takie najprostsze, ale do zrobienia. I tak jak widzicie, po wciśnięciu ta wtyczka się odgina, tutaj ten drucik, może tak pokażę, o, ten drucik się odgina, a za chwilę zobaczycie, na wtryskiwaczu jest taki wystający mały bolec, który powoduje, oj, od boku, tutaj jedna i druga strona, który powoduje, że ta zawleczka się trzyma i jest zapięta. Dodatkowo są jeszcze tutaj takie gumki, które pełnią rolę jakby odbijającą, czy też sprężynującą, mimo że to nie sprężynka, i po prostu zawleczki trzymają, a guma jeszcze jakby odpycha, że to wszystko razem siedzi i trzyma się równo. Dobra, przechodzimy dalej. Zacznijmy sobie od odkręcenia nakrętki dopływu paliwa do wtryskiwacza. Jest to klucz płaski 17, rozmiar taki. Ewentualnie o wiele łatwiej jest taki oczkowy, ale z otworem, by sobie nałożyć w ten sposób klucz i można to odkręcić, no ale płaski też jest bez problemu. Odkręcamy sobie, to może być zależnie od stanu, czy było kręcone wcześniej, czy nie, może pójść raz lepiej, raz gorzej. Potem można raczej bez problemu już palcem sobie i ogólnie dłonią odkręcić. W ten sposób nakrętkę sobie odsuwamy gdzieś na bok, by nam nie przeszkadzała. Tutaj ten wężyk. To jest powrót paliwa z wtryskiwacza. Go się po prostu wyciąga. Czasami trzeba użyć trochę więcej siły, ale jest to zwykły gumowy wężyk. Odginamy go sobie na tej listwie powrotowej. I teraz przechodzimy do odkręcenia takiej łapy wtryskiwacza. Robimy to za pomocą, tutaj takie moje narzędzie z pierkiem, żeby nie wypadł, Bit Torx 45. Z przedłużką. Wtryskiwacz jest dokręcony momentem 30 Nm, także nie powinien iść ciężko, ale z racji, że jeżeli nie był nigdy odkręcany, to może być po prostu zapieczony i to może pójść ciężko. Można wcześniej popsikać WD-40. Jest też patent taki, że nagrzewamy lekko silnik i psikamy WD-40, by wtedy lepiej on spenetrował nam te wnętrze śruby. No i próbujemy odkręcić. Oczywiście uważamy przy tym na wtryskiwacz, nie robimy jakichś tam ruchów z kąta, z ukosa. Staramy się też, by nie zużyć tej śrubki tutaj. Jeżeli da się odkręcić ją już potem ręcznie, to odkręcamy ręcznie. Dobra, zobaczmy.
dojście przez te wężyki nie jest najłatwiejsze. Je też można sobie wykręcić, no ale potem trzeba zwrócić uwagę na to, że trzeba cały układ napompować paliwem. Och, jeszcze nie chcę wyjść coś. Trzeba użyć klucza. Śrubkę staramy się nie zgubić. Tak ona wygląda. Śrubka 10-9 takiej długości. Można smarować gwintem, jeżeli jest brudna. Smarować gwint jakimś smarem. Jeżeli jest brudny, cały w rdzy lub jakimś innym błocie, to go po prostu czyścimy. Tutaj jest teraz ta zawleczka, łapka trzymająca wtryskiwacz, która powoduje, że śrubka dociska go na swoje miejsce do gniazda wtryskiwacza. Po prostu wyciągamy i uważamy, by nie zgubić. Na co zwrócić szczególną uwagę przy montażu, szczególnie to, że tutaj jest takie wyżłobienie, a z drugiej strony brzuszek z numerem. Brzuszek z numerem idzie do dołu. Wbrew pozorom mogłoby się wydawać, że takie powinno być ułożenie tej łapki, ponieważ jest tutaj taki jakby hak, który by dociskał wtryskiwacz, ale w Renowie myślono sobie, że zrobi się to w formie sanek. Nie wiem czemu, no ale tak to musi już być. No i okej, co teraz robimy? Mamy odkręcone łapkę do opływ paliwa, to po prostu sobie tę rurę odginamy i próbujemy wyjąć wtryskiwacz. Jeżeli nie chce się ruszyć, pomagamy sobie kluczem płaskim 11 i w to miejsce, gdzie wtryskiwacz był przykręcany, po prostu go próbujemy poruszyć w lewo lub w prawo. Jeżeli będzie już luźno się poruszał, no to próbujemy go sobie wypchnąć do góry. O, jak widać, już trochę się rusza. I teraz tak, tutaj sobie odginamy, trzymamy i go wyciągamy. Na co zwracamy uwagę? Przy wyjmowaniu zwracamy uwagę szczególnie na podkładkę miedzianą. Tu jak widać całe takie jakieś syfie, smarze. Podkładka miedziana, jeżeli jest w takim stanie jak tutaj, no to można uznać, że jest bardzo dobra. Jeżeli na końcówkę wtryskiwacza, tą wtryskową, rozpylającą, podkładka miedziana już wygląda jak jajo, czy też jej otwór jest bardzo duży, no to wówczas czas na wymianę. I o czym w ogóle może świadczyć podkładka miedziana? O tym, jak bardzo wtryskiwacz jest dociśnięty, jak głęboko jego końcówka wchodzi i też czy nie przepuszcza ciśnienia i ciśnienie nie ucieka. Wiadomo, to nie jest tak jak tłok w cylindrze, że praktycznie przylega idealnie. Trochę luzu ma ten wtryskiwacz w gnieździe wtryskiwacza, więc to ciśnienie może uciekać. A co za tym idzie? Mogą pojawiać się takie objawy typu cykanie, dymienie i tak dalej. Warto wtedy zwrócić uwagę na stan podkładki miedzianej. I jeszcze co ciekawe, to przy wyciąganiu wtryskiwacza na już zupełnie nagrzanym silniku będzie on niezwykle gorący, więc róbcie to w rękawiczkach, jeżeli już musicie, bo inaczej no się poparzycie. Dobra, pokaż jeszcze tutaj gniazdo ładnie. Gniazdo wtryskiwacza, jakoś tak tutaj by Wam pokazać, wygląda w ten sposób. Tam będzie jakieś paliwo, syp i tak dalej, to wkładamy sobie papier, wyciągamy to. Nie boimy się, że jakieś ta cała spalenizna nam wpadnie do cylindrów, no bo przecież to tak i tak tam wpada i tam się rozpala, czy jakby tam inaczej to powiedzieć. Także co, tak wygląda demontaż wtryskiwacza, a za chwilę jeszcze pokażę, jak ten wtryskiwacz zamontować i dokręcić. No i tyle. Co do czyszczenia gniazda, no to bierzemy sobie papier, no ale najlepiej taki, żeby nie zostawiał tych opiłków w środku, w sensie opiłków, cząsteczek papieru, paproszków. Najlepiej też jakąś szmatką fajną,
wsadzić do środka, odessać, trochę zakręcić, wyjąć. I w miarę możliwości ten syf, jak się odessał, tam trochę jeszcze jest. Trzeba by było dotknąć to jakimś śrubokrętem, najlepiej wepchnąć. No ale to tak jak mówię, szmatką, co już za chwilę pokazuję. Bierzemy sobie szmatkę, śrubokręt, robimy takie coś, wkładamy, no i obkręcamy ładnie, czyścimy. Tylko, tak jak mówię, to trzeba być pewnym, żeby szmatka nie zostawiała żadnych syfów, no i w miarę, żeby tam dojść i wszystko wyczyścić. Wiadomo, nie da się wyczyścić idealnie w 100%, ale chociaż tyle, ile tam się da szmatką, to wyciągnąć. No i okej. Tutaj jeszcze pokażę Wam, jak wygląda zjechana podkładka miedziana. Jak widzicie, jest, o tutaj, w tym miejscu. Nie jest już, jakby to powiedzieć, kółko, tylko takie wręcz jajo. Otwór nie jest idealny, bardziej to wygląda jak taka tulejka śruby mimośrodowej. Także ta podkładka nie nadaje się absolutnie do dalszego montażu. Dobra, wtryskiwacz można z powrotem wkładać i montować. Tak jak ja tutaj łapię za tę główkę, no starajcie się, by ją nie zabrudzać. Ja mam w miarę czyste rękawiczki, jeszcze do tego takim tutaj specjalnym specyfikiem posmarowane wszystko jest, także nie ma z tym problemu. Wiadomo, nowy wtryskiwacz i nowa podkładka to nie będzie tak sztywno siedziało jak na starej zapieczonej, czy też na starej już trochę brudnej. Trzeba to albo umiejętnie umieścić i umiejętnie włożyć, albo po prostu najpierw wkładamy podkładkę miedzianą w gniazdo i ją sobie obracamy, ustawiamy, a na końcu dokładamy wtryskiwacz. A wtryskiwacz robimy to wbrew pozorom nie tą stroną od dołu, a od góry. Wkładamy go w gniazdo. Czujemy, jak wpada, ale jeszcze dla pewności sprawdzamy, czy siedzi na swoim miejscu. Obracamy pod lekkim kątem, by tutaj to miejsce na tę łapę było na wprost, tak by można było ją włożyć i przykręcić śrubką. Tak jak mówiłem, pamiętamy, by brzuszkiem było do dołu i by było widać otwór na śrubę. Pokażę od góry. O, by było to wszystko równiutko. Śrubkę wkładamy. Umiejętnie też, by nie zgubić. Dokręcamy tyle, by chwyciło palcem. No i tak jak mówię, kluczem dynamometrycznym 30 Nm taką mocą dokręcamy. Z taką siłą w sumie. No a jeżeli nie mamy, to po prostu staramy się dokręcić tyle, ile się da ręką. Dobra, dalej już nie chcę iść ręką. No i bierzemy grzechotkę. Dokręcamy raz. No jak czujemy, że jest ciężko, to już mocniej nie dokręcamy. Jak to się mówi, nie dopierdzielamy. Teraz dociskamy przewód, tylko chwycimy sobie tę nakrętkę. Dociskamy go tak, by pasował, by no tutaj jest taki kruciec jakby. Ten kruciec wchodził w miarę równo do środka, czasami nie gdzieś tutaj na boki i tak dalej. Na niedokładne i krzywe przykręcenie nie będzie pozwalała nakrętka, ale czasami jakby ktoś był uparty i próbował potem to dokręcić, to żeby tak nie robił z góry ostrzeżenie. No i patrzymy, czy nakrętka się nakręca. Jak nie, to poprawiamy, korygujemy. To wszystko sprężynuje. O, teraz złapało równo. Tyle, ile się da, dokręcamy ręką. Potem wiadomo, bierzemy klucz, dokręcamy kluczem. Staramy się nie też dokręcać na siłę, tylko jak poczujemy opór,
mogę chwycić jeszcze z tej strony, może wezmę. Jak poczujemy opór, to już jest dostateczne dokręcenie. W przeciwnym razie, jakby było za słabo dokręcone, od góry będzie się wylewało powietrze. Będzie mogło to też trochę albo zapowietrzać układ, bo nie będzie nieszczelny, albo będzie za niskie ciśnienie, co będzie też skutkowało od razu błędem w komputerze i też na zegarach. Zakładamy powrót do wtryskiwacza, no to tak jak mówiłem, to jest po prostu gumowy wężek, nakładamy go na ten mały grzybek, dociskamy, żeby nigdzie paliwo nam nie chlapało na boki. To mamy. Można sobie wtyczkę od świecy żarowej wpiąć z powrotem, tak jak była. Nakładamy i dociskamy, aż będzie kliknięcie. Kliknęło, jest ok. Teraz wtyczkę. Tę wtyczkę tym czarnym plastikiem, takimi pleckami do góry, a tą stroną bez plastiku do dołu, w ten sposób. Trzeba starać się nałożyć to bardzo równo i też do momentu, aż będzie kliknięcie. Jak kliknęło, upewniamy się, że wtyczka siedzi na swoim miejscu i jest zamontowana na tych krućcach po boku. Wówczas będzie napięcie dochodziło do wtryskiwacza i on będzie miał możliwość rozpylania paliwa. Także tak to wygląda montaż i demontaż wtryskiwacza w silniku 1.5 DCI, ale ta sama metoda jest w silnikach 1.9 DCI i ogólnie wszystkich innych silnikach diesla, czy też nawet i benzynowych, bo wyglądają one podobnie. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, udanych napraw, cześć!